Witamy, witamy w magazynie Raz na Zielono, bo jest całkiem zielono w naszym regionie, jako że najwyraźniej, powiedzmy, zima dostała zadyszki. Nie powiem, że się cofa, nie powiem, że już jest w odwrocie, ale lekka zadyszka jest, mamy trochę cieplej, zatem i w tej sytuacji nie tylko o kwiatkach domowych będziemy rozmawiać dzisiaj zapewne. Na Państwa telefony czekają nasi eksperci, pani Alicja Dolecka. Witam Państwa. Pan Waldemar Uzdowski. Dzień dobry Państwu. Pan Korneliusz Korniluk. Studio Radio Słuchaczy Internaut. Andrzej Krystek do towarzystwa im i do obsługi telefonu, żeby Państwo mogli do nas się dodzwonić. Jacek Domachowski steruje naszym pojazdem za mikserem. Tak, a Janusz Wiertel podgląda nas kamerami, byście Państwo mogli nas również widzieć i w internecie na stosownej stronie. Witamy Państwa. Wiosna puka? Nie. Kolejny Tataru raz. Tataru dostała. Dlaczego? No, nie bądź taki zasadniczy. No, przecież można to sobie powiedzieć, że puka kolejny raz w tym roku i jeszcze bardzo dobrze. Nie, wiosna, bo jeszcze na przykład oczary nie kwitną. Nie dobija się jeszcze. Bo słońca nie ma. Bo średnie oczary, które o tym czasie kwitły zazwyczaj. Niestety, jutro wyjdzie nie słońce, to ci zakwitną. Słuchajcie, wiosna dostała kataru i na razie leży sobie odpuści. Leży w łóżeczku, czeka. I przyszedł pan doktor, jak się masz? Kodeczku. Tak, co byśmy nie mówili, to i tak wiosna idzie powoli, może na razie tak starczym krokiem. Ale dłuższy dzień choćby. Na barani skok. Tak, już widać, że jest dłuższy dzień, już widać, szczególnie po południu, że o trzeciej nie robi się ciemno, tylko trochę później. Także już jest dużo lepiej, można myśleć o wiośnie, można się rozglądać za pąkami, które nabrzmiewają, które czy nabrzmiały jesienią, ale teraz je widzimy, na przykład u magnolii. No właśnie. Masę jest zawiązanych. Tak patrzę po ogrodzie, to w tym roku chyba wiosna będzie nad wyraz magnoliowa. To takie piękne lato spowodowało, że tych przyrostów było dużo. I czyli mokre lato, chyba i podwójne ciepła te przyrosty. Zima. Tak. I to zawiązanych kwiatów jest, pąków jest bardzo dużo. A to już, czy będzie jakiś mróz, kiedy zakwitną magnolie, to już zależy tylko od ich sprytu właściwie. A wtrącamy się już w przyrodzie o tej porze roku? No nie, bo to raczej łyżwy załóżmy, bo to w tej chwili to, no, to czyli na to nie ma co liczyć. Trochę powoli puszcza. No, czyli na działce zawsze znajdziemy coś do pracy. Możemy rozsypać dolomit, możemy czy wapnować gdzieś jakieś partie, powiedzmy, ogrodu. Generalnie kto ma oczko, to generalnie radę... wszyscy mają. Tak, okulo. Ja mogę nawet puścić do ciebie. Tak, ale oczko, czyli takie wodne na działce, tam trzeba kontrolę już na ostro, ze względu na to, że przy tej ciepłej aurze związki takie organiczne, które tam powiedzmy zawsze zalegają na dnie, to produkują szkodliwe gazy. I żeby odgazować, żeby tam na przykład nie wyginęły nam i ryby, i żaby, tak zwaną przyduchą, to trzeba robić otwory. Otwory można na różne sposoby. Można od znajomego wędkarza pożyczyć taki świder, żeby nawiercić. Chyba lód jest tak cienki, że można po prostu rozmijać łopatą. 10 do kilkunastu centymetrów. W jeziorkach, po brzegach jest odmarznięty. No po brzegach, już się rusza, że można właściwie popompować nawet tylko samym lodem, jeżeli ktoś jest na tyle odważny albo jakimś drągiem. No ja emocje, jestem na działce, to ja mniej więcej się orientuję. No ja też jeszcze 3 dni temu na lodzie stawiałem rusztowanie i drzewo przycinałem. Ta, bo on okazja. Jeszcze jest w miarę mocny, bo tam trochę wody najwyżej u góry. Ale można też gorącą wodą jakieś miejsca wytapiać. Można po prostu, wcześniej było styropian położyć z rurką, taką fajką do odgazowywania właśnie. To jest najgorsze właśnie są te gazy gromadzące się tam, różne metan czy inne tam związki. W związku z tym czasami jak już całkiem zejdzie lód, żeby nie mieszać za bardzo, nie? Tak. Bo jak już to trzeba by tak wymieszać, żeby dobrze wybrać wszystko, ale to lepiej nie tak wcześnie, bo teraz to wszystko jest w takim stanie. Na razie nie. Ryby raczej ryby w spowolnionym stanie, jeżeli im jeszcze odetniemy tlen, bo jak zamieszamy, to tych gazów będzie jeszcze więcej. Plus muł, plus to wszystko takie zagęszczone, to zrobi się całkiem przyducha i mogą nam wypłynąć brzuszkami. Ale powiedzmy sobie,
że tak troszczymy się o oczka wodne, w których są ryby. Które są ryby, żaby, tak, tam traszki, żaby, inne tam traszki stwory, inne, to dbamy w ten sposób, żeby odgazowywać te niepotrzebne związki, żeby stworzyć im właściwe warunki do życia. Ale jak ktoś nie hoduje rybek, to nie musi się o to oczko aż tak bardzo. Nawet o rośliny. Ale ja powiem coś jeszcze jednego. Bo to jak jest lód na jeziorkach się robi, w tych naszych małych, miniaturowych, naszych zbiornikach wodnych, ładnie powiem, to jest taka okazja, że najwygodniej jest ściąć wszystkie właśnie rośliny, które były. Te wszystkie suche części, chociażby ponad powierzchnią lodu. Bo najlepiej to było jesienią je przycinać jakimś nożem na kiju głębiej trochę, no bo one nie są potrzebne, one i tak padną i będą dodatkowe tworzyły warunki do właśnie niedotlenienia, wręcz do braku tlenu w wodzie. Czyli nie usuwamy, przepraszam, tych gałązek nie usuwamy, bo one tam tlen przepuszczają. Tak jak, jak powiedzmy, to czy sitowie, czy pałka, rogoża, czy trzcina. To one dopuszczają pęd tlen. Mają, no tak, ale możemy je poprzycinać przynajmniej sobie na powierzchni. Oczywiście. Tak, bo one mają takie pędy, że w środku jest otwór. Wolny taki przepływ, może tam woda. No tak, ale w wypadku, kiedy są rośliny, nie? No bo to mówię, i tak, i takie musimy usunąć, nie, bo one zbiją, że to są jednoroczne. W tym sensie się wypowiadam, że to mogą zostać, ale można też je poprzycinać, żeby mieć mniej tego materiału takiego niepotrzebnego tam organicznego w tym oczku. Do rozkładania się, bo i tak tam tego jest pełno. Ale trochę musi być, żeby jakieś zwierzęta mogły w tym żyć. Nie? No. Oczywiście naszych słuchaczy zapraszam do telefonów. Nasz numer 52 345 50 90 jest do Państwa dyspozycji. Jest taka sprawa jeszcze, jeżeli mamy nasiona roślin takich jak pierwiostki, dużo pierwiostków, czy nasiona wielu pierwiostków, takich, które w strefie umiarkowanej rosną, musi przejść okres przechłodzenia. I już możemy wysiewać i te doniczki wstawić, powiedzmy, w ogrodzie, gdzieś tam, powiedzmy, w jakimś miejscu, że na wiosnę one będą kiełkowały, nie? Bo tam... Halo? Dobry, witam. A, witamy, mamy już pierwszą słuchaczkę. Proszę Państwa, mam takie pytanie. Czeka mnie przeprowadzka, a ja tam, gdzie mieszkam, mam takie duże tuje już 10-letnie i magnolie, między innymi czarną sosnę, czym... Duże krzewy. Jest możliwość przekopania? Na jakiej wysokości one są? Przesadzenie. Dziesięcioletnie to pewnie zależy jak od nana. 50 metr 70. No to jeszcze jest szansa. Jeszcze tylko tylko trzeba to, przede wszystkim trzeba to zrobić w odpowiednim momencie. Czyli wszystkie iglaste, czyli tuje, to musi pani robić dopiero na początku kwietnia. Najlepiej przed samym ruszeniem, nie za wcześnie. A liściaste, tak jak magnolie, to we własnym ogrodzie najlepiej wykopywać z bryłą. Jeżeli ma nawet 1,5 metra, nawet 2 metry, to uda się to zrobić. Tylko czym większa, tym większa bryła musi być. I większy transport, większy środek, że tak powiem. Że to trzeba ogromną dziurę wykopać, ale przede wszystkim to trzeba wszystko przenieść i przewieźć to ręcznie. Zabezpieczyć. Ale na znaczną odległość pani się przeprowadza? Nie, ja tu z województwa pomorskiego dzwonię. To nie ma problemu, bo transport teraz to nie jest nic takiego wielkiego. Samochody jeszcze różne może się coś kręcą. Podpowiem. Jeżeli pani, tak jak tutaj Waldek mówi, wykopie z bryłą korzeniową, to na jakąś dużą płachtę położyć, obwiązać, tak jak się robi profesjonalnie. I tobą zrobić. I z tą bryłą potem, z tą płachtą, tą bryłę z tą płachtą razem do wykopanego dołu już, tak przygotowanego, włożyć i tą płachtę się normalnie wyciąga z jednej strony. Nie, no, tak. Tą technikę można wymyślić. Bujać na boki i wtedy wyciągać tak, sobie. Tak, i ciągnąć I to chodzi, żeby ta bryła... I w kilka osób się przenosi. W miarę możliwości, żeby ta bryła była, żeby nie pękała. A w tym celu to musi pani sobie podać, sama tak ustalić, ten co kopie, to musi ustalić taką bryłę, żeby ona nie była też za wielka. Bo jeżeli jest z kolei za duża, to ona rozpadnie się pod własnym ciężarem. To mniej więcej tak 2/3 zarysu korony, ale no to też się nie da powiedzieć, bo zależy od ziemi. O tuj, to można tak mówić, nie? Tak. Że mniej więcej nawet, no tak 2/3 bryła, żeby była mniejsza od zasięgu tych gałązek. Średnicy tylko, że te tuje ja mam tak blisko siebie posadzone, tak może z pół metra jedno od drugiego, no to... także one
Tu nic na to nie poradzimy. To musi pani, trzeba rozciąć się po prostu jak najbardziej na środku, żeby niczego nie obcinać i zrobić takie jajowate bryły. No nie ma wyjścia. No. Na pewno będą cierpiały zaraz po przesadzeniu, ale ja radzę je wszystkie ściąć. Jeżeli one mają 1,5 metra, to nawet 0,5 metra ściąć. Równo ściąć po posadzeniu. Czyli ograniczy pani wtedy powierzchnię parowania w stosunku do tych korzeni, które są, bo korzenie też się ograniczy, ponieważ się je poprzycina. Ale 0,5 metra od dołu, czy pół metra od góry? Półtora metra zostawić. Nawet drastycznie, 0,5 metra ściąć. Ona i tak się odbuduje, ale na pewno będzie to z korzyścią dla niej. Zamalować tą ranę i przede wszystkim to pilnować z podlewaniem. Jeżeli nastąpi bardzo szybka, na przykład wczesna wiosna, jeżeli w kwietniu, w maju na przykład będą upały, to radzę się przygotować z jakimś białym pakowym papierem i przynajmniej od południowej strony osłonić się białym papierem. Położyć arkusz papieru, taka wielkość tu i to jest akurat na arkusz, żeby odbijało się słońce, żeby nie wysychały, bo największym zagrożeniem tutaj będzie brak wody, ponieważ korzenie tak czy owak będą przycięte. A druga sprawa to jest magnolia, bo o tym drugim drzewie pani mówiła, magnolia. Magnolię to jak pani wykopie z bryłą, przesadzi, to trzeba przygotować sobie wysoki torf, najlepiej sam wysoki torf przy przesadzeniu i zostawić taką na jeden sztych dookoła bryły przestrzeń i tak położyć na spód warstwę torfu i tą przestrzeń wypełnić samym wysokim torfem, takim dobrym, bardzo kwaśnym torfem. To będzie z korzyścią do magnolii, będzie trzymało wodę i ona na pewno pani ruszy i będzie ładnie wyglądała. A drzewa owocowe, tak między innymi śliwka, czereśnia, one są już tak 15 lat mają. Ale to wcześniej, to już nawet koniec marca. Też jest możliwość, że można też z taką dużą bryłą. Można z dużą bryłą. Z tym, że generalnie, jeżeli wykopujemy, to tak jak tutaj Waldek mówił, to trzeba poprzycinać, poskracać gałęzie, żeby zrównoważyć systemem korzeniowym uszkodzonym. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, trzeba zapalikować. Albo ukośnym palikiem dużym wbitym w ziemię i w ósemkę jakąś tam powiedzmy linką czy paskiem takim parcianym. I to podejrzewam, że te magnolie, jeżeli one są wysokie, to też trzeba było zapalikować. Ale czy jak bo wiatr, potem jeżeli one wypuszczają korzenie włośnikowe, już się zaczynają ukorzeniać, to wiatry szarpiąc tymi, silne wiatry szarpiąc tymi roślinami, tymi drzewkami będą je obrywały. Ja chciałam zapytać, kiedy pani ma zamiar przenosić się z tymi roślinami? Czy już w tym roku na początku? W roku jeszcze nie. Na przyszły rok, tak? Na przyszły rok. Czyli też przygotować no to wcześniej. Bardzo dobrze, bo ma pani duży okres czasu, żeby te rośliny już idealnie przygotować do przesadzki, że tak powiem. Bo wtedy wokół każdej tej rośliny, na tę odległość, jak tu pan inżynier mówił, ile tych centymetrów przy bryle, trzeba wykopać rowek w koło tej bryły, tak zaznaczyć rowkiem, dosyć głębokim. I tam, na sztych? Tak. I no może na sztych to za głębokie, ale nie tak na połowę. Metra to nie za tak, głęboki. Nie za głęboki, no trudno mi tak w sobie wyobrazić w tej chwili. I wsypać tam ziemi kompostowej albo tego kwaśnego torfu, jeśli roślina tego wymaga, więc odpowiednie podłoże tam jej dać. Zasypać piachem i nie myśleć o tym, a dopiero jak będzie przesadzany, dobrze podlać, odczekać, żeby ta woda, może nawet 2 czy 3 razy podlać, żeby woda przenikła do tej bryły i dopiero odkopujemy ją w ramach tego właśnie dołka, delikatnie, już będziemy mieć korzenie włoskowate przy tej roślinie i ona się łatwiej wtedy przyjmuje. Ja stosowałam, też przesadzałam na działce i stosowaliśmy taki system i zawsze nam się udało roślinę uratować. To już jest super system, ale można takim uproszczonym. Jeżeli rok jest czasu, to uproszczoną metodą, jeżeli cały rok jest, to można na wiosnę wziąć szpadel i
w cudzysłowie, udając, że się wykopuje, czyli w tym zarysie, gdzie będziemy kopali, gdzie niegdzie wsadzić szpadel głęboko, przeciąć korzenie. Tak. Poprzecinać korzenie i raczej bliżej rośliny niż za daleko. Mhm. Wtedy w tych miejscach przez ten rok wyrosną także nowe, młode korzenie, te, które są najbardziej istotne dla rośliny. I wtedy jak będziemy wykopali ciut może szerzej niż te nacięcie korzeni, to wtedy ta roślina będzie bardziej sprawna i przygotowana do takiej operacji. To jest taka metoda, no tak w szkółkach się robi, się przycina po prostu korzenie. Już będą nowe korzenie. No tak, no my byliśmy działkowcami, próbowaliśmy, czytaliśmy, pytaliśmy o to, próbowaliśmy sami takie doświadczenie robić i wiadomo, że trzymaliśmy się ściśle pewnych takich zaleceń. No i tu Waldek pochwalił, że to super. No bo to, co Ala mówiła, to takie już jest takie dopieszczenie, takie prawidłowe, no myśmy, że właściwie 100% natomiast gwarancji. Ale myśmy świerk srebrny, który miał ponad 2 metry, był piękny, myśmy go przenieśli w inne miejsce. Też tą metodą przenieśliśmy go, przyjął się, a potem rósł jak zwariowany. Ale o ile warto przenosić w ten sposób rośliny ozdobne, ładnie już rozwinięte, czy na pewno zawsze opłaca się drzewka owocowe? No ja nie jestem tak całkiem przekonany. Jeżeli jakaś cenna odmiana jest, to na pewno. No tak, ale to wtedy ewentualnie przeszczepić można. No można, ale zależy, bo ja widziałem już duże drzewa poprzesadzane. No z tym, że tam przy pomocy dźwigu już. No tak, tak amatorsko to można. Jest ciężka sprawa. Nawet 20-30-letnie drzewa przesadzane. A halo? Tak, tak. A dużo tych drzew owocowych będzie? No, tu kilka jest. 6 chyba. 1, 2, 3, 5, 6. Ale to jakiej wysokości one są? No, śliwka, węgierka to jest ponad 2 metry. No to nie. Treśnia tak samo. Jeszcze. To można poprzycinać wszystko jeszcze, skorygować. To, bryły będą o ciężarze 200 kg. Nie, tak. Nie, bryły będą. Tak mi szkoda jej, bo ona jest smaczne, śliwki są i czereśnie. No właśnie, tak, żal byłoby. Porzucić się. No właśnie. Wysiłek będzie duży, ale zawsze można... Eksperymentować można. Można, no ale trzeba założyć, nie uda, to że niektóre nie będą rosły. Pomimo wysiłku i przesadzenia. I tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz, pilnować wilgotności. To jest jeżeli, jeżeli tak, żeby tam ta bryła korzeniowa nie zaschła, a... Bywają, ale tak samo przygotować upały. Drzewa owocowe przez rok właśnie w ten sposób, by przygotowały się do przeprowadzki. Pani ma rok czasu na te przygotowania i z tych drzew owocowych proszę sobie wybrać to, co najbardziej pani potrzebuje, a innym dać już spokój, bo to jest przy tych drzewach to jest ogromna, ciężka praca. Inne to są mniejsze, wie pani, tak, są troszeczkę tak, mniejsze. No to te mniejsze to, czy inne, niech pani dokona selekcji i wszystkimi się nie zajmuje, tylko tymi, które budzą nadzieję, że mogą się przyjąć. I przewidzieć to te owocowe na marzec i zrobić najpierw porządne cięcie. Najpierw, przed ruszeniem ich. Zrobić ich, z nich bonsaje, wręcz poskracać wszystkie przyrosty, powycinać nawet niektóre gałęzie, podciąć nawet pień, żeby ta koronka większe była w sumie tak, jak najmniejsza. To będzie na pewno z korzyścią dla niej, bo te zasoby, które roślina ma w pniu, w korzeniach, w gałęziach, to jej wystarczą do tego, żeby ruszyło trochę tych liści, a one już potem zaczną swoją robotę, będą produkowały to, co potrzeba. No, póki mają system korzeniowy. To trzymamy kciuki za te drzewka. No, dziękuję ślicznie. Żeby przeżyły. Jeszcze jak pani będzie zrobiłaby z torfem, tak jak tutaj Alicja mówiła, to poza torfem trzeba kopać później, bo te błyszczyki będą w tym torfie. W ogóle czy torf, czy kompostownik, to on zostaje jakby w tym rowku musi i za nim musi być okopany. I zostanie przeniesiony razem właśnie z bryłą. To życzymy powodzenia w takim razie. Dziękuję ślicznie, do widzenia, miłego dnia. Dziękujemy wzajemnie. I kolejny telefon. Halo? A dzień dobry, ja dzwonię z Brodnicy. Dzień dobry. Witamy w Brodnicy. Wie pan co, dlaczego dzwonię, bo przerwy są w nadawaniu waszego programu. A, to zaraz zgłoszę to. Nie można nic zrozumieć. Co chwilę coś się przerywa i tutaj na terenie Brodnicy, nie wiem, czy to w ogóle radio... No, nadajnik jest niedaleko Brodnicy. Tak, Brodnicy tutaj. I nie można się dodzwonić i nie wiem, gdzie tutaj się skontaktować, żeby tą usterkę usunąć.
I postaram się zaraz przekazać kolegom z techniki, chociaż to oczywiście należy do firmy, która prowadzi wszelkie nasze nadajniki. No i właśnie tak słucham tutaj was i mówię, może się dodzwonię, może ktoś odbierze i tam jakoś porozumie się z tym wszystkim. Wszczynamy alarm dla odbiorców naszego programu w okolicach Brodnicy, czyli we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, tak. Ale także i warmińsko-mazurskiego, bo tam też mamy słuchaczy. Aha. A ja jak już jestem przy telefonie, tak. To chciałam się zapytać. Ja mam fikusa Beniamina i on mi zaczął żółknąć i nie wiem, co ja mam zrobić. No proszę. Puszcza nowe listki, a te duży, stare jakoś... Tak, no jest spory już. A ten taki pstrolistny czy zwykły? Proszę? Nie, zwykły. Zwykły czy pstrolistny? Zwykły. Takie jednolite liście zielone ma. To jest normalny objaw podczas wiosny. Aha. On został przesuszony w mieszkaniu. On miał za ciepło. Tak, centralne ogrzewanie. Tak, centralne ogrzewanie. Tak, za ciepło. I przy kaloryferze. I po prostu liście zrzuca. Inna przyczyna może być taka, że on stoi gdzieś blisko okna. Państwo przez tę zimę kilka razy na pewno okno otwierali, żeby mieszkanie wietrzyć i tak dalej. Nie lubi przeciągów. I on nie lubi przeciągów i nie lubi zimnego powietrza. Nie lubi poza tym przestawiania. Jak już się wybierze dla niego miejsce, to on musi tam stać i dać mu spokój. Nieruchomo w tym samym kierunku. Może pani przestawiała, może pani odwracała, może pani tam coś... No proszę panią, już mamy źródła tego. A poza tym on nie lubi sąsiedztwa żadnych innych roślin. Aha, on jest samotnik, samolub taki. Najlepiej się czuje, jak mu się daje spokój, jak się go nie rusza, nie odwraca, nie kombinuje. Dba o to, żeby miał wilgotność regularnie. Święty spokój. Żadnej innej rośliny, żadnego pieszczenia, żadnego gładzenia. Liście spadną, jak te, które już wyrastają, pani mówi. No wyrastają. Puszcza, na nowo roślina odżywa. I teraz trzeba o tym wszystkim pamiętać, żeby się stało. Dziękuję bardzo i może tą usterkę tam jakoś się usunie, bo cały czas słuchamy właśnie co sobota ten program wasz, nam się podoba. I dziękuję bardzo. Państwa. My też dziękujemy. Dla miłośników roślin. Wszystkiego, co na zielono i kolorowo też, jako kwiaty. Tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Brodnicę. Do widzenia. A zatem typowy, że tak powiem, zimowy kłopot w domu z roślinami doniczkowymi. No, te miesiące to są nazywane miesiącami śmierci dla roślin pokojowych. Także najczęściej są zalewane rośliny. Potem zbyt wysoka temperatura, brak światła. I to wszystko, jak się skomasuje, to mamy straty. Każda roślina domowa w jakiś tam sposób ucierpi w okresie zimy. A teraz kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Witam. Mam takie pytanie. Dostałam tak na jesień jakoś storczyk. I ten storczyk dostał takie rdzawe kwiatki, a na liściach dostał takie jak wata. Takie, i to tak się kleiło jak cukier. I teraz ten kwiatek obcięłam tak do pewnej wysokości i zrobiłam też denaturatem, bo tam syn znalazł w internecie. I teraz mi chodzi o to, że on nie chce w ogóle dalej rosnąć. Nie to zlikwidowałam, ale dalej stoi w miejscu. No dobrze, nie rusza nic, nie wypuszcza. A nie. Czego pani oczekuje? No, żeby zaczął rosnąć i żeby kwitł dalej. Jeszcze nie. Nie, to jeszcze nie, bo proszę panią, przez to przycinanie to wcale nie jest dobre, to przycinanie, bo pani ogranicza mu możliwość wypuszczenia pędu kwiatowego, który następuje nie teraz, tylko jeszcze trzeba na to poczekać. Aha. I on samorzutnie wychodzi między liśćmi i tak piętrami, jak piętrami są te liście, to z kącików tych liści wychodzi łodyga kwiatowa, tak można powiedzieć. Jeśli chodzi na przykład o to, jak pielęgnować po przekwitnieniu, to są dwie metody. Jedna to
przycinać mniej więcej 1/3, odrzucić tego pędu, odciąć tego pędu, który kwitł, i czekać, aż wypuści nowe. A druga rzecz, w ogóle się tym nie przejmować, tylko zostawić. To jest kwiat, który jeśli nie ingerujemy zbyt często w jego życie, to on sam sobie radzi i nie lubi nadmiernej wilgoci, nadmiernej troski. To jest kwiat, który można nawet zapomnieć, że istnieje, od czasu do czasu go trochę podlać, jedynie żeby nie usechł z braku wody. Czyli szybciej można przedobrzyć, szybciej można przedobrzyć, czekać. Jeżeli chodzi o te szkodniki, jakby się pokazały, to ten denaturat wystarcza? Z tym, że denaturat pół na pół z wodą, żeby nie za ostry. No. Bo może tak spalić chlorofil na powierzchni, jak zbyt silny. Taki. I też się odbiera zdrowie. Bo to i wełnowce, i mszyce atakują. I tarczniki czasami, różne. Że chwilę, denaturat to jest metoda właściwie post factum, czyli jak już są, a najlepiej, żeby te szkodniki się nie pojawiały. Dlatego lepiej użyć jakiegoś środka, na przykład typu konfidor, czy jakiegoś wnikającego w głąb rośliny. Oczywiście rozcieńczając go tak, jak jest na instrukcji środków przeciwko mszycom czy tam szkodnikom ssącym. Ale trzeba pytać, jeżeli kupować, to pytać o środki systemiczne. To się tak nazywa. To znaczy, to środki są systemiczne. Czyli to są środki, które wnikają w głąb rośliny i krążą z sokami rośliny po całej roślinie. Także można tutaj nawet, żeby sobie nie zrobić krzywdy, to lepiej podlać tą roślinę tym. Ona zaciągnie nawet korzeniami i będzie miała w środku tak jakby trujące własne soki. Niebezpieczna dla szkodników. Napiją się jako szkodnik ssący zanurzy swojego dzioba tam w cudzysłowie oczywiście. W tkance rośliny to się napije trucizny. I już ich nie będzie. I nie będzie tego, że bo jeżeli mszyce w ogóle były, to pani ma tą roślinę osłabioną, bo ona jednak jest sporo różnych produktów z liści jest zużytych przez te mszyce, bo one nakuwają i wysysają. Ja jeszcze chciałam uzupełnić moją wypowiedź, bo tak jak człowiek mówi, to nie wszystko od razu pamięta. Więc proszę pani, tak przez zimę to w zasadzie storczyki muszą mieć taki okres spoczynku. One muszą odpocząć po swoim kwitnieniu, bo niektóre to 2-3 razy nawet do roku potrafią wypuścić łodygi kwiatowe i kwitnąć. On musi mieć okres spoczynku i tam przy nim, tak jak mówiłam, nie za dużo robić. Ale wiosną już taką prawdziwą wiosną, to trzeba zaczynać go dokarmiać. I są takie specjalne pałeczki nawozowe dla storczyków. Prosta metoda. Ja to tak robię. Pałeczkę wcisnę do doniczki, leciutko podleję i nie martwię się. Za jakieś 2 tygodnie, może miesiąc, a czasem i później wciskam następną i wtedy te rośliny się budzą, rosną, pięknie kwitną. Z tym, że jeszcze jest jedna rzecz, bo trzeba wypłukać ten substrat, tę korę, tam powiedzmy, które jest, to podłoże, z tych starych soli. Przepłukać całe, to bo wstawić do wody gdzieś, doniczkę potem odsączyć tą wodę, że nie może stać w wodzie, nie? Tylko przepłukania. I dopiero później, jeżeli już tam 2-3 lata ten storczyk był w tym substracie, to się wymienia na nowy. Kupuje się po prostu taką specjalną, specjalne podłoże dla storczyku i się tam usuwa po prostu ten stary, wkłada się w nowy. Z tym, że storczyki współżyją też z różnymi roślinami. Chodzi o grzybami. Grzyby, o bakterie po prostu, które potrzebne są. Potrzebne są właśnie. Czasami dobrze jest zostawić troszeczkę tego starego. Tak się robi przy różnych takich ciekawszych gaturkach. Wymieszać. Jeden do dwóch na przykład wymieszać. Dwie części nowego podłoża, jedna część starego. Wymieszać to i tak. I przezroczysta doniczka najlepiej jak jest. Dlatego, że one mają te korzenie powietrzne, one są pokryte takim welametem, który chłonie wilgoć z powietrza i tam różne związki pokarmowe i tak samo w
fotosynteza przebywa. Tak, ale jeszcze tu trzeba dla tych, którzy rozpoczynają dopiero, taką uwagę wypowiedzieć, że nie wolno tych powietrznych korzeni obcinać. Bo niektórzy, jak one podsychają, trochę już je obcinają. Nie wolno tego robić. Aha, dobrze. To dopiero jak uschnie zupełnie, jak uschnie, to można, żeby dla estetyki, żeby nie wisiały uschnięte, takie to te wyciąć. Ale te żywe takie popielato, zielone, takie grube, one muszą zostać. I to jest torczyk, kto nie lubi pełnego nasłonecznienia. Tak. Rozproszone światło bardziej. Najlepiej od strony wschodniej. Najlepiej od strony wschodniej. Od strony słońca, to bym musiała go zupełnie zostawić. Od południa. Tak. To trzeba go, cieniować. No to może jeszcze jeden drobiazg powiem, że to niekoniecznie trzeba lecieć do sklepu i kupować za każdym razem ziemi do swoich torczyków. Można ziemię bardzo prosto samemu zrobić. Pamiętając tylko o tym, że to ta ziemia to jest bardzo w cudzysłowie. Tak. Bo storczyki najlepiej się zachowują w czymś, w substracie jakimś, który jest wręcz gruby, na przykład takiej średniej grubości kora, wystarczy całkowicie. Tylko dobrze by było, gdyby to była na przykład kora bukowa mieszana z korą sosnową, takiej średniej grubości. I nie taka całkiem świeża, tylko nawet zebrana, bo wtedy będą to, co Korneliusz mówi. I będą jakieś grzyby, które współpracują z korzeniami. Wtedy to będzie takie bardziej naturalne. Ale najważniejsze jest to właśnie, żeby to była podłoże zrobić takie, żeby zawierało dużo powietrza, nawet jedną trzecią przestrzeni powierzchni. Wydaje się, że w takim czymś nawet nie powinno wcale rosnąć, a to wystarczy po prostu obsypać troszeczkę taką grubą korą, tą bryłkę, która już jest i przenosimy dalej wszystko, co mamy, tylko zapewniamy te stosunki powietrzne. Pamiętając, że te korzenie to są takie dziwne korzenie, które i oddychają, i jak dostają światła, to często asymilują, czyli reagują na światła. I umocowują tą roślinę gdzieś tam w tym podłożu, najczęściej w ojczyźnie, to jest tam w Azji. Ja podpowiem to, co ja robiłam. Jak zaczęłam ze storczykami, zachwyciłam się bardzo i chciałam mieć odpowiednią ziemię do przesadzenia, to szłam sobie na spacer do lasu. Znalazłam drzewo, o którym tu była mowa, jedno, drugie, pod drzewem nazbierałam sobie takich tych opadłych kawałków kory. Bóg ma zasadową korę. Tak, wyjęłam troszkę, podgrzebałam tam łyżką, wyskrobałam troszeczkę ciut ziemi, garsteczkę i miałam tę. Nie kupowałam żadnych worków kory, niczego, bo to się weźmie trochę, a potem nie wiadomo, gdzie to przechowywać i tak dalej. Więc można sobie iść na spacer i nazbierać właściwego podłoża dla swoich storczyków. I cieszyć się, jak pięknie kwitną. Tak. No właśnie, to dziękuję bardzo. No to życzę sobie powodzenia w takim razie. Życzę też. Chyba cała encyklopedia została. A wszyscy czekamy na wiosnę. Bardzo. Pozdrowienia. Pozdrawiamy również. Na razie męczą się wszyscy. I kolejny telefon. Halo, halo. Halo. No, coś przerwa. Halo. Coś się przerwało. Halo. Dzień dobry. Witamy. Basia z Cempulna dzwoni. Proszę pana, ja tak słucham waszych audycji i tak pomyślałam sobie o mojej paproci. Mam piękną, cudowną paproć, już parę lat. I teraz wzięłam dużo miała takich tych dzikich odnóżek, takie liście bez liści. I ja to wszystko ucięłam. Czy ja zrobiłam to dobrze? Takie włochate. Takie włosy, bo na nich potem zawiązują. To jest też naturalna. Naturalne zjawisko u tej nefrolepis. Po prostu tak wypuszcza, że jak na szafie stoi gdzieś wysoko, czy tam na jakimś stojaku. No właśnie, nie. Ja mam ją na ścianie, na wieszaku. No, też na wieszaku. Tak. Ale nie szkodzi to jej. Nie, absolutnie. To jest naturalne zjawisko. One się rozmnażają w ten sposób, tam powiedzmy też, nie? Jak w gruncie, to one wypuszczają, potem roślinka nowa. Także to może być to też podobnie jak u storczyków. Ale wyglądało nieestetycznie i pani obcięła. No suche, wycina pani tylko suche, a zielone pani zostawi. Dobrze. Suche może pani wycinać. Dzięki pięknie, wszystkiego dobrego życzę. No, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nasz telefon do państwa dyspozycji 52 345 50 90. Oczywiście. A wracając jeszcze do tej historii. Aha, mamy już telefon, przepraszam, emocji, ale odbierzemy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Edek z tej strony.
Proszę Państwa, mam takie pytanie. Stoję właśnie tutaj na podwórzu u siebie i patrzę na te swoje iglaki. Kupiłem 20 ponad sztuk tego żywotnika takiego, nie? Wiemy o co chodzi. I wszystkie mi odpuszczają, a ten jeden się uparł i nie chce. Ale co to ja znaczy? Ja już rozmawiam i mu tłumaczę, że ma odpuszczają nowe, a... Rosną, zaraz, tak, zaraz, ale jak nowe. Wypuszczają? No znaczy w zeszłym roku wypuszczają. Przyrosty mają. A czasami, wie pan... A ten jeden jest tak uparty jak osioł i mówi, że nie. Przy sadzeniu czasami podwijają się korzenie. To jest bardzo ważne. Żeby, jeżeli sadzimy do dołka, tą, z tą bryłą, żeby tam korzenie gdzieś się nie podwinęły, bo też to powoduje czasami choroby grzybowe korzeni, czasami hamuje wzrost. Bo ja już takie przypadki znam. No może jeszcze jakaś inna przyczyna być, jeszcze jedna nie? sprawa. Czy pan je sadził? Kiedy pan je sadził? I jak one były sprzedawane? Wszystkie inne po 20-30 centymetrów odrosty do góry mają, a te nie ma. Czyli a kiedy pan sadził? Kiedy pan je sadził? No to już jest w tej chwili drugi rok. A one były sadzone, jeżeli, jak były sadzone, to były z tak zwaną bryłą zawiniętą, tak, czy były tak, w pojemniku? Tak. Z bryłą? Tak. No to taki efekt może być. To najpewniejsze jest to, że tak, że... trzeba było, powiedzmy, no nie w tej chwili, wykopać? Ale zlikwidować i w to miejsce wsadzić innego? Czy... Nie, sprawdzić bryłę korzeniową. Nie, tak? Nie. Chwileczkę, to tak. Bo to mogło się zdarzyć, że jedna z tych roślin miała jakieś korzenie, na przykład pojedynczy korzeń tylko i on był przycięty przy przygotowywaniu do sprzedaży i pan taką kupił i wsadził. Nawet jak była zawinięta w jakąś siatkę czy jutę, pan tego nie widział i ona była bardzo mocno osłabiona. I ona cały czas może próbuje odbudować korzeń po to, żeby dać przyrosty, bo jeżeli nie ma korzenia, to zawsze przyrosty są małe, słabiutkie, no bo nie masz czego, to jest proste. Rozumiem. On w ogóle teraz, nie ma żadnych przyrostów. No, jeżeli nie ma nawet żadnych przyrostów, to najlepiej by było poszukać podobne, jeżeli pan ma w żywopłocie, bo w żywopłocie to zawsze jest ciężka sprawa. Trzeba sobie dokładnie wymiar wziąć, jaka to odmiana jest, albo wziąć gałązkę, iść do najlepiej do jakiejś szkółki i wziąć, kupić sobie takiej podobnej wielkości, ale już nie, może nawet nie z bryłą, tylko najlepiej w pojemniku. Dlatego, że troszeczkę więcej pan zapłaci, ale to będzie roślina, która natychmiast będzie ruszała, czyli będzie ruszała tak samo jak te wszystkie, które są już w rządku. Sprawa dla mnie jest jasna. Bo jeżeli pan kupi z bryłą, to się zdarzy znowu, że ona będzie stała i znowu będzie opóźniona i znowu będzie miał pan niszo. Ale a czy ta roślina jest do uratowania? Ale jeszcze jest tak, druga metoda. Bo może pan zrobić drastyczny krok i spróbować przyciąć wszystkie do tej wysokości, tej najniższej. Nie. Nie chce pan. To szkoda. No, bo nie, można by coś takiego zrobić. Ale tu jest ryzyko, że ona w ogóle jest tak uszkodzona, że nie da rady sobie i będzie ciągle taka słabiutka i nędzniutka. Także lepiej sumie, chyba wybierać. Czy jest słabiutka, to bym nie powiedział, bo jest bardzo ładnie i zielona i wszystko. Tylko nie rośnie. Sobie, tylko, że no nie ma przyrostu. A nie widać, nie jest to czasem inna odmiana jakaś? Nie, właśnie, że nie, bo też na to już patrzyłem. No to wie pan, to cięcie to by było całkiem rozsądne, bo bardzo szybko to się wtedy te wszystkie odbudowują i wtedy mają ten sam wymiar. I to cięcie nawet tak troszeczkę poniżej tej najmniejszej. I wtedy pan wyrównuje żywopłot i ma pan ładny żywopłot, równy. No albo tak jak mówiłeś, Waldek, kupić nową roślinę z tego samego gatunku i posadzić tam w kwietniu. Najprostszy. W kwietniu powiedzmy, nie? Teraz jeszcze nie. A tą po prostu zabiorę, wsadzę gdzie indziej. A tą gdzie indziej wziąć, sobie tam... Do pojemnika sobie pan wsadzi, ona będzie niższa tak, naturalnie, będzie ładnie. Sprawdzić system korzeniowy, jak pan wykopie tam powiedzmy. I zobaczyć. Przyciąć trochę. Czy było tam ładna, to jest, tylko ma problemy jakieś tam. Jasne, sprawa nam jest jasna. Dziękuję za informację i najlepszego w nowym roku. Dziękujemy nawzajem. No, jednak czujemy wiosnę, wychodzimy na dwór, patrzymy trochę, rozglądamy się. Co się dzieje jak mówiliśmy, Korneliusz się denerwuje, że oczary mu nie kwitną. No, ale nie ma słonecznych dni, no te wszystkie rośliny, które wcześniej wiosną kwitną. No, w tym czasie one... zawsze robiłem kwitnące na starym rynku, a tu nie ma. Jaśmin, kolejny ten nagokwiatowy na przykład. Dzisiejszy dzień też... jest taki smutny, ponury, ciemny. Kwit już tak w tym, w listopadzie mokry, chyba, jak ten Karol taki... mówił. Od telefonu teraz mamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym się z Państwem podzielić swoją praktyką, którą stosuję od kilku lat, bo słucham bardzo co tydzień Waszej Państwa audycji, która mi się bardzo podoba, wyciągam różne wnioski. Z tego praktykuję to w życiu potem, na przykład o storczykach, jak opowiadacie, czy w ogóle. Ale ja chciałabym powiedzieć Państwu, jak ja sadzę choinkę.
zwykłą choinkę. Kupiłam kiedyś choinkę malutką, miała jakieś 50 cm wysokości, z korzeniami oczywiście. Wsadziłam ją, mieszkam w bloku, mieszkam na parterze, wsadziłam przed oknem i wsadziłam to na wiosnę, na jesień. Aha, ale wsadziłam ją w wiadro. O, jakieś kłopoty mamy. Halo, halo? Halo, halo? Mam jakieś kłopoty z łącznością, ale dlaczego, to nie wiem. Halo, halo? No niestety straciliśmy połączenie z panią, z naszą słuchaczką. Miejmy i nie nadzieję, wiemy że... nawet o co chodziło. Tak. No właśnie. Może się ale jest dzwoni, kolejny pani. Telefon. Może pani... Halo? Tak, dzień dobry jeszcze raz. No właśnie, coś się zerwało. No nie wiem, właśnie coś tam przerwało nam rozmowę. Chciałabym się z państwem podzielić moimi spostrzeżeniami dotyczącymi, to znaczy praktyką właściwie, którą od 4 lat stosuję. Chodzi mi tylko o choinkę. Otóż mieszkam w bloku na parterze, kupiłam kiedyś choinkę, taką 50 cm wysokości z korzeniami. No i ustroiłam ją sobie przez okres tam świąt, powiedzmy, mała. Ponieważ miała korzenie, więc zaraz po świętach, chyba 2 tygodnie po świętach, nie było dużego mrozu, wsadziłam ją do ziemi, ale wiadro plastikowe, w którym wycięłam dno. I wtedy jak ono rośnie, jak rośnie to drzewko, to korzenie idą w ziemię, ale nie wszerz, prawda? I jest ta ochrona, jest ciepło, jest ten plastik, prawda? Halo? Tak, słuchamy. Jak na razie mamy... Tak, halo? Tak, słuchamy. Słuchamy pani. Państwo, tak, dobrze, tak. Miło mi. I proszę pana, i przez okres lata, wiosny, lata, byliśmy, a sobie znowu rośnie. Znowu sobie rośnie, dbam ją, odżywiam. No dobra, na jesień, jednak w grudniu, tydzień przed świętami, wykopuję z tym wiaderkiem w dużą donicę, w dużą podstawę taką plastikową stawiam, żeby oczywiście nie brudziła, żeby było gdzie podeblać. Stawiam ją znowu do domu. Na stoi sobie ładnie w domu i ustoję i stoi. I okres 2 do 3 tygodni. I po tym okresie znowu wystawiam najpierw na balkon, żeby ją zahartować, żeby się przyzwyczaiła do jakiejś tej niższej temperatury, prawda? Ale no jakoś tak się szczęśliwie układa, że nie ma nigdy takich mrozów. No w tym roku było troszeczkę, ale ufilowałam taki moment, że mrozy, no o, już było fajnie ciepło i tydzień temu wsadziłam ją do ziemi. I znowu sobie rośnie. Także przez 4 lata już w tym wiadrze plastikowym korzenie idą w głąb ziemi. A ile urosła już przez ten czas? No urosła jakieś 40 cm. Aha, no już jeszcze przez kilka lat. To jeszcze kilka lat można ją, tak, do 2 metrów. To znakomity sposób na choinki po świętach, bo o tym mówiła Gosia Burchardt w audycji przedpołudniowej. Doradzała wraz z Karolem Dąbrowskim, co zrobić z choinką po świętach. To jest jakby kolejny sposób, o którym pewnie nie mówiła. Tak, ale to jest taki sposób jakby skarlania. Tak. Jakby jak się bonsai robi. Jak się robi bonsai i inne. Korzenie i ta choinka nigdy pani ogromna nie urośnie. Ona i długo będzie służyć. Tak, i długo. Bo ja jeszcze pani podpowiem, jak ona by urosła już tam większa, to można jeszcze w ciągu sezonu, lata przycinać ją tam po 5 cm, skracać, tworzyć taki... ładny stożek. To już na kilkanaście lat właściwie. Zwykły świerk czy srebrny? Takiego właśnie ciekawego można, prawda? Ja już zauważam, że ona tak troszeczkę się zmienia. W tym roku puściła na tych gałązkach na końcu takie trzy takie małe gałązki w bok. No to można przyciąć. Oj, to ale uważa pani, bo właśnie jak puszcza, to już jest trochę za długo pani w domu trzyma. Troszeczkę szybciej trzeba. Czyli skracamy okres świąteczny. Zawsze mówimy, że te, które chcemy wystawić na zewnątrz, to muszą mieć, nie mieć przyrostów żadnych. To taki bezpieczny okres. Ale to jest... było w okresie lata, wie pan. Ona latem tak dostała. A myślałem, że teraz, w tym roku lata nie mieliśmy. W sezonie. To, mówiłem, może pani przecinać i wyrównać te wszystkie gałązki, nawet taki piękny stożek sobie uformować. A czy to jest zwykły świerk, czy srebrny? Nie, normalny świerk. To może pani golić mocno. Ja mam 10-letni świerk, który ma tylko 35 cm. Tak jest stale formowany przez sezon kilka razy.
Po japońsku. No tak, no. Tak. No, no i fajne, tak. I no. Pani też może po prostu karlik. Zachować właśnie tą małą formę. To jeszcze jedno tylko pani podpowiem, bo pani mówi, że za każdym razem trafia pani w pogodę. Jeżeli pani nie trafi wtedy w dobrą pogodę, to pani też wystawi na zewnątrz i nie da się zakopać, to pani obsypie grubo korą po prostu. Worek kory dookoła, doniczkę obsypać i będzie na to samo. Będzie bo śnieg jak będzie, nie? Jeszcze śnieg to jest najpewniejszy. Tak, no, no. Chociaż śniegu ostatnimi zimami nie mamy. Nie ma. No właśnie, no ale teraz wie pan, właśnie tak zrobiłam, że wsadziłam ją do ziemi i nałożyłam na wierzch kory, bo troszkę się bałam, bo tak te mrozy w ubiegłym tygodniu zapowiadali trochę, tak w nocy były. Ponoć i na to jeszcze, no na szczęście było trochę śniegu i przysypałam tym śniegiem, także no ociepiłam. No to dobrze. Ziemi. Pani widzę, że traktuje roślinę po ludzku, czyli mniej więcej wie o co chodzi, tak. Bo dziękuję, korzenie to są no takie urządzenia rośliny, które są pod ziemią, a w ziemi zawsze jest cieplej niż na zewnątrz. Pani traktuje pieczołowicie. Tam była miękka ziemia, poza tym jeszcze sercem, ale i z rozsądkiem. Wlałam gorącej wody, wie pan, żeby jeszcze profilaktycznie, żeby tak zagrzać tą ziemię. Chwileczkę odczekałam, żeby była temperatura taka pokojowa i wtedy wsadziłam. To już wyższa szkoła jazdy. Także sobie, no wie pan, no tak praktykuję, to sprawia mi wielką. Roślinom najlepiej jest w ziemi, czyli w naturalnych warunkach. I pani to robi, dobrze. Bardzo dobrze. To już słuchacze skorzystali z nowego sposobu. No właśnie, tak, no kolejnego, jeśli słuchali przed południem audycji. No dziękuję państwu za uwagę. No my też dziękujemy. I życzymy dalej takich sukcesów przyrodniczych. To można jeszcze ozdób nie zdejmować, nie? Tak. I jeszcze spróbujemy jeszcze jeden telefon, jeśli będzie krótki. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Subida. Proszę ściszyć radio. Trochę ciszej radio, tak? Ważną sprawę. Otóż mam świerk około 5-6-metrowy i on... zwala igły i nie rośnie. I małe przyrosty ma wiosenne. Co z nim zrobić? To musi pan obejrzeć dobrze pień w środku, tak. Albo bez oglądania. Trochę go postarać się wytrzepać, bo te igły chyba ze środka wypadają. Czy w ogóle z całego? Od dołu, od dołu. Od dołu. Od dołu. To był zakupiony 2 lata temu ten świerk i po prostu on w takim specjalnym pojemniku był, znaczy taki worek. No to on jakoś tak się zachowuje jak bardzo stara roślina, bo bardzo stare świerki zrzucają dolne gałęzie, czyli on jakoś ma problem z tymi korzeniami. Może te korzenie jeszcze się nie rozrosły albo były mocno uszkodzone, bo jeżeli roślina ma problemy z korzeniami, roślina iglasta, to zrzuca zawsze dolne gałęzie, czyli je traci, oszczędza sobie. I ze środka wypadają. Wszystkie igły czy tam łuski wypadają ze środka. I to jest dowód, że są jakieś problemy z wodą przede wszystkim, bo jeżeli korzenie są uszkodzone, to jest woda. Jeżeli była to roślina rosnąca z bryłą, to ona na przykład mogła za długo być w pojemniku i miała zapętlone korzenie, że też tak samo te korzenie nie chcą, jak w ciasnych butach. Nie chcą wystartować. Nie chcą, trzeba przed sadzeniem było je przeciąć trochę. Ale tutaj no to jedyny sposób jest popodcinać, zrobić, odsłonić pień po prostu i już się nie wygłupiać, bo to nie czekać, że ona będzie od samej ziemi. A podsadzić ją sobie innymi roślinami i tyle. Ona z czasem ten świerk powinien z czasem dojść do siebie. Ale niech pan powie, że na jakiej ziemi pan posadził. No wiem, co, tam suche jest miejsce? Ja, tak, ale taką dużą dziurę wykopałem i dobrej ziemi tam wypełniłem. Ale obok jest ziemia sucha, jałowa jakaś taka? No raczej jest dobra, bo w dobrej ziemi. Dosyć nie, ale mówię w pobliżu, bo... Problem, że on nie może się... Ale czy tylko te gałęzie dolne opadają igły z tych dolnych gałęzi, a u góry jak wygląda? U góry no, wszystkie są przyrosty, są większe, ale na dole... No, ale igły czy też opadają? Czy są przyrosty na końcach? U góry nie. Czyli przyrosty no, są. Miejmy tak, nadzieję, że to jest porządek. Czyli pozostawiamy tak, jak pan Waldemar mówił, że czekamy, ale najpierw trzeba wytrzepać. Musimy już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, także nie wiem, czy do końca nasz słuchacz jest usatysfakcjonowany, ale do usłyszenia mówimy. Pani Alicja Dolecka, pan Waldemar Uzdowski, pan Korneliusz Korniluk, Andrzej Chrystek, Jacek Domachowski i Janusz Wiertel żegnają się z państwem do za tydzień. www.radiopik.pl